parafian może łączyć nie tylko troska o kościół i modlitwę. Pierwszy piknik parafialny zorganizowano przy parafii pod wezwaniem Marii Magdaleny. Na uczestników pikniku czekało mnóstwo atrakcji. Z programem artystycznym wystąpiła niezastąpiona Antosia Kraszewska i Agata Podhordyńska. Imprezę poprowadził Michał Czok. No mamy dzisiaj wielkie parafialne święto. Każda parafia ma swojego patrona. My mamy niezwykłą patronkę, świętą Marię Magdalenę. Dzisiaj mówiłem podczas liturgii odpustowej, że to jest taka patronka na dzisiejszy czas, kiedy przychodzi weryfikacja w naszym życiu, kogo my tak naprawdę stawiamy na pierwszym miejscu. Czy Pana Boga, czy różne inne rzeczy. Święty Augustyn mówił, że jeśli Boga postawimy na pierwszym miejscu, no to wszystko jest już na właściwym miejscu. No więc Maria Magdalena Boga postawiła na pierwszym miejscu, no jest patronką zawsze aktualną, bo to stawianie Boga na właściwym miejscu będzie nam towarzyszyć całe życie. No ale właśnie postanowiliśmy w tym roku po raz pierwszy, że oprócz liturgii w kościele będzie także piknik parafialny. Spotkanie przy stole, na wspólnej rozmowie, radości, budowaniu relacji, wspólnoty. No i właśnie w ogrodach za proboszczem mamy taki skrawek zieleni i to jest miejsce, gdzie się właśnie dzisiaj po raz pierwszy na pikniku parafialnym spotkaliśmy. Jest coś do jedzenia smacznego i jest także czas wspólny do rozmowy, dzielenia się miłością i doświadczeniami. I wydaje mi się, że to jest drugi aspekt tego święta, bo zawsze Kościół będzie wtedy wspaniały, kiedy będzie żywą wspólnotą. Mamy takie ciało, które nazywa się Forum Liderów. To ciało składa się z liderów wszystkich grup parafialnych. To jest właśnie dzieło tych grup, a także osób, które zdecydowały się, nie należąc do żadnej grupy, przynieść właśnie coś na piknik. Ciasto, wędlinę, coś do picia. To wspólne dzieło parafian. Więc mamy coś, co wspólnie zdobyliśmy i czym się teraz wspólnie dzielimy. Tak, teraz Antosia Kraszewska, dziewczynka, która jest uczennicą szkół katolickich w Cieszynie. Jedna zresztą z uczestniczek popularnego w telewizji teleturnieju, który nazywa się Voice of Kids. Doszła do bitew. No właśnie w tym momencie Tosia śpiewa. Tosia jest także stypendystką dzieła Nowego Tysiąclecia, żywego pomnika Jana Pawła II. A druga to jest Agata Podhorodyńska, dziewczyna, no, która już jest po studiach, rozpoczyna pracę od dziecka związana z parafią. To dwie artystki, czyli robimy to własnymi siłami, bo te obie artystki to są nasze parafianki. Z kamerą na parafialny piknik przybył także Mariusz Jaszczurowski.